Siemanko moi drodzy, ja jestem Terins i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A działam dla was ciekawe tematy, a mianowicie głównie chodzi o to, co się działo na wczorajszej konferencji na Fame MMA. Między innymi, co Kubańczyk aktualnie sądzi o kamerzyście, z kim zawalczy hejter, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale przeciwnik hejtera, który miał być pierwotnie, no niestety nie może zawalczyć z powodu kontuzji. Oraz przedstawię wam aktualne wydarzenia co do Szpaka oraz Nitro. Także stawcie łapkę w górę w Unity 3000, a wiem, że damy radę. Oraz chciałbym pozdrowić nowych wspierających oraz donatorów, a oto oni. Dual.pl, Zawsze na Trzeźwo, Serix YouTube, Disco Marcin, Ifek oraz Crazy So 2. A teraz donatorzy. Tylko Krakowia, HulkAlk000, Dominik09, Cinek Przecinek, Adasu, Fankaliego, Kamerzy... Ale tak jak poprosiłeś, pozdrawiam Krystiana oraz Igora z Warszawy. Drut 2020 oraz D-Sztos. Bardzo wam wszystkim dziękuję i serdecznie was pozdrawiam. No a jeśli ktoś z was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo i jesteście tutaj pozdrowieni na odcinku, to możecie albo wstać donata, albo wesprzeć kanał, wtedy każda osoba tutaj się pojawi i zostanie pozdrowiona na odcinku. Także moi drodzy, teraz zapraszam do odcinka. Generalnie zaraz wam puszczę urywek konferencji, w której właśnie na ten temat Kubańczyk się wypowiadał. I moim skromnym zdaniem muszę wam powiedzieć, że Kubańczyk tutaj się zachował bardzo dojrzale, ponieważ wytłumaczył wszystko i powiedział, że jak były jakieś zaczepki w jego stronę w przypadku tej dramy, no to on tego jakoś nie rozcząsywał dalej, tylko po prostu chciał wytłumaczyć sytuację, ale nie chciał w tą dramę jakby ingerować, za co jakby dla mnie wielki szacun, ponieważ faktycznie dobrze Kuba nie chce się w takie konflikty właśnie wkręcać. Dużo też osób mówiło, że Kubańczyk został wypromowany przez kamerzystę i Kruszwila, no i po prostu od nich odszedł. Ale moi drodzy, to nie było w taki sposób, ponieważ oni się jakoś wcześniej dogadali, że po prostu Kubańczyk im pomoże zrobić dwie płyty, czyli płytę kamerzysty Afirmacja oraz płytę Disco Marka. No i moi drodzy, tak się stało. Oni go wypromowali, dali mu jakiś start, no i myślę, że Kubańczyk ze swoimi umiejętnościami zasługuje na to, co ma aktualnie, ponieważ jest to dobra muzyka, no i jak dla mnie mega propsik. No i chłopaki, na to co się umówili, zostało to zrobione, ponieważ Kubańczyk został wypromowany, ale w zamian zrobił im dwie płyty. Stało się to, więc moi drodzy, chyba myślę, że na ten temat jest zakończony. Ale zobaczcie sobie teraz tego shota, ponieważ Kuba tam powiedział kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Kamerzysty, nie masz zamiaru już gdzieś tam regenerować swojego kontaktu z kamerzystą w żaden sposób? Jest on dla ciebie skreślony, tak? Nie, no wiesz, ja zazwyczaj osoby, które chcą dla mnie źle, zostawiam w tyłu i dużo się też nauczyłem, żeby po prostu, no nie wiem, nie robić jakichś dram potężnych w internecie. Ja tam zostałem zaczepiony raz przy tym temacie, więc odpowiedziałem i zamknąłem ten temat. No tak naprawdę, żeby wszystkim wyjaśnić, jak to się w ogóle stało, że byłem ochroniarzem, no to to była fikcyjna postać, ja dogadałem się z chłopakami, że napiszę im dwie płyty, zrobię im dwie płyty, tak to działało. Oni mi dali na początku jakiś zasięg, ja zdobyłem tam chyba 270 tysięcy followersów, kiedy na Instagramie, to potężna liczba dla mnie, kiedy odchodziłem od kamerzysty. Natomiast teraz mam ich 700, wiesz, dużo ludzi gdzieś mnie tam dalej porównuje, tak, przypisuje do tego YouTube'a. Nie, no ja jestem muzykiem od dziecka, jestem multiinstrumentalistą, gram na klawiszach, na gitarze i po prostu taki był mój plan pojawienia się tam. Robimy muzę, oni mi dają lekki zasięg, a potem idziemy w swoje strony. A teraz przechodzimy do drugiego tematu związanym również z FMA, ale tym razem z innym zawodnikiem, a mianowicie z hejterem. Hejter był jedynym zawodnikiem, który nie miał przeciwnika, ponieważ w ostatnich kilku dniach, można powiedzieć, przeciwnik hejtera, czyli Rafonix, niestety doznał kontuzji, przewrócił się, prawdopodobnie na lodzie, się poślizgnął, no i coś mu się stało z kostką. Najciekawsze jest to, że nowy przeciwnik hejtera podjął decyzję dokładnie wczoraj, czyli właśnie w dzień konferencji. I moi drodzy, kim on jest? Jest to Filip Zabielski, TikToker, na pewno go kojarzycie. Ja tam przez pewien czas miałem kontakt z Filipem, ponieważ montowałem mu filmy, ale tego się nie spodziewałem, że akurat zawalczy na Fame MMA. A teraz moi drodzy, wam pokażę dwa szoty, m.in. wyjaśnienia Rafonixa oraz to, jak hejter dowiedział się, że jego nowym przeciwnikiem jest Filip Zabielski. Także zobaczcie sobie najpierw Rafonixa. Pamiętacie live'a tydzień temu, jak pisaliście mi, żebym biegł z psem do weterynarza, bo mój piesek, którego dopiero co tak naprawdę kupiłem, wymiotował, nie wiedziałem co mu jest. Pisaliście na streamie, żeby kończyć i biec do weterynarza. Tak zrobiłem. Psa owinąłem w koc, wysiadam z Ubera. Co się dzieje? Poślizgnąłem się, poczułem mega mocny ból w kostce i po prostu ją skręciłem, nie? Skręciłem kostkę
Próbowałem coś tam jeszcze z fizjoterapeutą zadziałać. Na streamach nie mówiłem o kontuzji specjalnie, żeby nikt nie wiedział, żeby przeciwnik nie wykorzystał tego, że mam kontuzję, bo cały czas miałem nadzieję, że fizjoterapeuta coś z tym zrobi i że będzie ok po prostu, a jest chuj, jest bardzo słabo. No i wspólnie z trenerem Arturem próbowaliśmy przeczekać. Myśleliśmy, że to wszystko jakoś będzie, że nie ma szans, żeby od jakiejś skręconej kostki nie przygotowywać się dalej, nie, do walki. No ale jednak przy jakichkolwiek wyprowadzaniu ciosów i skręcie na nogach jest ogromny ból, który towarzyszy mi na stopie, idzie w górę, ciągnie się po całej nodze. Jest to mega nieprzyjemne uczucie, jakby coś tam luzem tak latało. I przede mną będzie na pewno bieganie teraz po lekarzach i ogarnianie tego. A teraz shot z konferencji, gdzie hater się dowiedział, kto jest jego nowym przeciwnikiem. Takich zapewnień dawać, ale zobaczymy. Okej, okay, dobra. Ale na teraz macie dla mnie rywala, tak? No mamy. Bo tam widziałem na Instagramie, że się, była kolejka, próbowali się dopchać. Kto tam się dopchał do mnie? No dopchał się do ciebie zawodnik, którego przeczyta już za chwilę. Announcer. Filip Zabieski. No ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, nie spodziewałem się. Ale on jest chyba cięższy ode mnie, ze 20 kg. Nie spodziewałem. Wczoraj dostałem propozycję walki, dzisiaj podjąłem decyzję, że walczę. No to ładnie, no to ładnie. A to jest ze 20 kg chyba cięższy ode mnie jesteś. Bo ja mam teraz 60. 60? Tak jest. Ja ważę 77 dokładnie. No to do 77 robimy. A podejrzewam, że ty ważysz około 74. No mi wyskakiwało 61 wczoraj po dobrym obiedzie, nie? Nie, no. No to chyba powinieneś okulary kupić. Nie, no dobra, wydaje mi się, że 7-7 będzie okej, okay. No to będzie super. Będziecie walczyć w kategorii do 7-7, tak? No, ja na początku ci powiedziałem, że no stary, no jak, no w miesiąc mam się przygotować, no, no gdzie, nie chcę, wiesz, jakby tak iść... Stary, ja też dopiero będę zaczynał treningi. Iść znienacka, no ale stwierdziłem, że w sumie co, raz się żyje, chcę się spróbować, postaram się w te 25 dni przygotować jak najlepiej, od jutra zaczynam treningi, mam super trenera, no i co, dam z siebie wszystko. I powiem wam, że w tym starciu nie mam pojęcia, kto wygra, ponieważ hater coś tam trenował, ale jest za to bardzo chudy. A jak patrzę na Filipa, no to faktycznie ma tą masę mięśniową, ale jak sam wspominał, no jego doświadczenie ze sportami walki to jest, nie wiem, miesiąc. Także tutaj jest wielka niewiadoma, kto wygra. Jestem bardzo ciekawy tej walki. A jeśli chodzi o na kogo kibicuję, to raczej jestem bezstronny. Niech po prostu wygra lepszy. Myślę, że to będzie ciekawa walka, ponieważ jakoś nie jestem w stanie stwierdzić, to może mieć tutaj większą przewagę. A więc teraz przechodzimy do ostatniego tematu, a mianowicie Szpaku oraz Nitro. Moi drodzy, zgadnijcie, kto wygrał licytację, żeby się przejechać z Nitrem BMW oraz spędzić z nim cały dzień. Mateusz Szpaku Szpakowski. Bardzo dużo osób tego chciało, oczywiście oprócz Nitra, ale wiadomo też, Nitro robi sobie śmieszki na live'ach, ale również widać, że troszeczkę jest obsrany. Ale ja myślę, że Szpaku będzie miał na tyle oleju w głowie, żeby po prostu ten dzień z Nitrem spędzić normalnie, a nie żeby doszło do jakiejś bójki, ponieważ gdyby tak się stało, no to z pewnością na Szpaka spadłby duży hejt, ze względu na to, że to była akcja charytatywna, woźb. Tylko myślę, że chłopaki się spotkają, wytłumaczą sytuację, zbiją pionę, nagrają razem film, wszyscy będą ucieszeni i widzowie, ponieważ zobaczą, jak wyglądał ten dzień, i Nitro oraz Szpaku, ponieważ konflikt się zakończy. Moi drodzy, także to tyle z tego odcinka, ja wam dziękuję za oglądanie, jeszcze dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, widzimy się już w kolejnych odcinkach, no i do następnego filmu, cześć!